λειτουργεί η ερεμιά σα. Στεργέστη δρούγι ρόγιο γιβιντνάστη βέρσετ. Στεργέστη δρούγι ρόγιο σχέγγι ερεμιά σα γιβιντνάστη βέρσετ. I przeczytamy do końca 43 rozdziału. To Pan rzekł do was, resztko Judy, nie idźcie do Egiptu. Wiedzcie to dobrze, że ja was dzisiaj przestrzegłem, gdyż sami siebie oszukujecie, bo sami wysłaliście mnie do Pana, waszego Boga, mówiąc, módl się za nami do Pana naszego Boga i powtórz nam dokładnie, co każe Pan nasz Bóg, a według tego postąpimy. Zwiastowałem wam to dzisiaj, lecz nie usłuchaliście głosu Pana waszego Boga w niczym, z czym posłał mnie do was. Otóż teraz widzicie o tym dobrze, że poginiecie od miecza, głodu i zarazy w miejscu, dokąd chcecie pójść, aby tam przebywać jako obcy przybysze. A gdy Jeremiasz wypowiedział do końca przed całym ludem wszystkie słowa Pana, ich Boga, wszystkie owe słowa, z którymi posłał go do nich Pan, ich Bóg, rzekł Azariasz, syn Hosajasza i Johan, syn i wszyscy zuchwali i oporni mężowie do Jeremiasza, kłamiesz, nie posłał ciebie Pan, nasz Bóg, z poleceniem, nie idźcie do Egiptu, aby tam przebywać jako obcy przebysze, lecz Baruch, syn Neriasza, podburza cię przeciwko nam, abyś nas wydać w ręce Chaldejczyków, by nas pozbawiono życia albo uprowadzono do niewoli do Babilonu. I nie usłuchał Johanan, syn Karecha i wszyscy dowódcy wojsk i cały lud głosu Pana, aby pozostać w ziemi judzkiej. Lecz zabrał Johanan, syn Karechacha, i wszyscy dowódcy wojsk, całą resztę Judy, która powróciła spośród wszystkich narodów, dokąd zostali rozproszeni w celu osiedlenia się w ziemi judzkiej. Mężczyźni i kobiety, dzieci i córki królewskie i wszystkie inne osoby, które pozostawił Nabuzaradan, naczelnik straży przybocznej z Gedalialeszem, synem Achikama, syna Szafana oraz proroka Jeremiasza i Barucha, syna Neriasza i udali się do ziemi egipskiej, gdyż nie słuchali głosu Pana i przybyli do Tachypnaches. Wtedy doszło Jeremiasza z Tapichanes słowo Pana tej treści. Weź do rąk wszelkie kamienie i w obecności mężów judzkich zakop je w ziemi u wejścia do pałacu Faraona w Tachpanches. I powiedz do nich, tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Oto ja sprowadzę na Nabuchadnezera, króla babilońskiego, mojego sługę, i postawię jego tron nad tymi kamieniami, które zakopałeś, i rozepnie nad nimi swój baldachim. I przyjdzie i uderzy ziemię egipską, kto jest przeznaczony na śmierć, pójdzie na śmierć, kto na niewolę, pójdzie na niewolę, kto na miecz, ten pójdzie na miecz. I wznieci ogień w świątyniach bogów Egiptu i spali lub uprowadzi i oczyści ziemię egipską, jak pasterz czyści swój płaszcz, a potem wyjdzie stamtąd w pokoju. I rozbije posągi z Betszemesz, które jest w Egipcie, a w świątyni bogów Egiptu spali ogniem. Amen. Przekroczenie, grzech, bawochwalstwo ludu izraelskiego, ludu, który nie istniał, ale Bóg go stworzył, aby pracował w dziele wielkim między ludźmi, aby przyszedł Chrystus do życia ludzi i człowiek grzeszny, człowiek obładowany, obciążony, człowiek, który jest związany poprzez swoje pragnienia, człowiek zwyciężony i mógłbym powiedzieć, że jest zwyciężony od diabła, bo diabeł jest większe stworzenie od człowieka. I człowiek, który nie ma żadnej nadziei, aby znalazł nadzieję w Chrystusie i Bóg poprzez Jezusa Chrystusa uwalnia ludzi, którzy Go przyjmą, którzy uwierzą, którzy zaufają Mu, bo tak jak jest zapisane,
że kto przyjmie Jezusa Chrystusa, temu Bóg daje władzę, aby stał się dziećmi Bożymi, czyli dziedzicem Bożym, czyli współdziedzicem Jezusa Chrystusa, jak człowiek wytrwa do końca w wierze, wierze w Ewangelii, w drodze, na którą wyznaczył Bóg dla niego, ale jak będzie kontynuował swój bój, na który Bóg pozwala w jego życiu dla błogosławieństwa. Lud izraelski więc w całkowitym przekroczeniu i grzechu nie ma żadnej możliwości powrócenia do Boga, jak Bóg nie pozwoli coś bardzo poważnego, wzruszającego, mógłbym powiedzieć, że doprowadzi go sługą, wygnańcem, niewolnikiem do ziemi Chaldejczyków, wykorzystując Bóg jednego człowieka Nabukadnesera, który nie waha się Bóg i nazywa go sługą swoim, bo będzie czynił wolę jego, którą Bóg będzie wkładał do jego serca. Jeden człowiek, którego Bóg może prowadzić, i tutaj jest dziwna z odwrotnością do ludu Bożego, którego Bóg nie może prowadzić, bo sumienie jego jest bardzo zepsute, brudne, serce jego jest całkowicie oszukane. Wzywali kłamliwych bogów i kłamliwe drogi, ale i duch ich był całkowicie pyszny. Jeden lud, jeden ogół ludzi, z którymi Bóg nie może nic zrobić, jak tylko aby doprowadzić ich do sytuacji tragicznej, że jak zrozumieją, gdzie się znaleźli, gdzie byli, gdzie się znaleźli, że być może wezwą imię Pana i Bóg wtedy zmieni, powróci i ich zbawi. I rzecz, która się faktycznie stała, i dwa razy, raz poprzez Joachima, króla, Nabukadnesor zniewolniczył go i doprowadził go jako niewolnika razem z jego królami i książętami do ziemi chaldejskiej, dając jako króla Sedekiasza, i później znów Sedekiasz odstąpił od Boga i później znów Bóg pozwolił resztce, że oni też będą doprowadzeni jako niewolnicy w tragiczny sposób, że Bóg pozwolił, że Nabukadneszar oślepił Sedekiasza, Heskiasza, ale wcześniej zobaczył przez swoje oczy Heskiasz, jak zabijał jego synów. I teraz została mała resztka, nic nieznacząca, w ludzie izraelskim. Mają jako króla Johanan, syna Kareacha, i jeden z książąt jest Azariasz. Zebrali się też inni z różnych miejsc i zebrali się w rozbitej Jeruzalemie. I teraz mają wielki problem, bo problemy w naszym życiu będą wielkie, wielkie i małe. I tutaj jest wielki problem. Co mamy zrobić teraz my, nic nieznaczący, mali, pozostaniemy w ludzie Juda, tam gdzie jest zniszczona Jeruzalem, czy może pójdziemy do Egiptu, abyśmy znaleźli schronienie, bo Egipt jest silnym państwem i to jest wielki problem, który ma związek ze zbawieniem ich, ma związek z życiem ich, z rodziną ich i z wielką powagą. Idą do człowieka Bożego, do Jeremiasza, którego Bóg wykorzystuje, objawiając prawdy Boże o przyszłości, mówiąc Johanie, aby się uniżył, i tak samo mówił Hosjaszowi, bo tak ujdą przed złem i tak muszą przejść poprzez niewolnictwo, że być może powrócą i będą żałować do Boga.
Jednak Joachan, ale i Hasjas podjęli złe decyzje. I to jest bardzo poważne, kochani bracia, aby w życiu człowieka decyzje, które podejmuje człowiek. Jesteśmy zapraszeni, abyśmy pobierali i podejmowali decyzje dokładne, które mają do czynienia z osobistym naszym życiem, z rodzinnym naszym życiem, z pracowniczym naszym życiem, ale najważniejsze z duchownym naszym życiem. Gdzie mamy iść? Za kim mamy iść? Jak mamy wybrać i co mamy wybrać? Bardzo poważne decyzje. Bardzo zwyczajnie. Mam wykonywać tą pracę, czy mam wykonywać inną pracę? Mam poślubić tą żonę, czy tamtą kobietę? Mam pozostać w tym domu, mam kupić ten dom, czy mam kupić inny? Mam wypożyczać, czy mam pójść tam kupić? Bardzo poważne decyzje. Mam znaleźć się z daleka, czy mam być razem z rodziną? I wszystkie te myśli, które robimy, mają wytłumaczenia swoje. I jeszcze więcej. Mam pójść do tego kościoła, czy do innego kościoła? Mam pójść do kościoła, czy nie mam pójść do kościoła? I są wytłumaczenia. Wytłumaczenia słyszymy. Wiele słyszymy. Logiczne wytłumaczenia. Wszystko jest logiczne. I jest tak wszystko logiczne, że te wszystko, co docierają do naszych ust, że człowiek znajduje się w całkowicie sytuacji bez wyjścia. Nie w dwóch drogach, w wielu drogach. Wiele drogi ma i nie wie, co ma wybrać. I jak znajdzie się w tej sytuacji bez wyjścia, nie idzie ani kroku do przodu. Boi się. Ale jak jest odważny, zdecyduje się, że pójdzie, stwierdza później, że błąd popełnił, jest bardzo poważne w naszym życiu, jak popełniamy błędne wybory. Popełniamy błędne decyzje i to jest bardzo ważne, bardzo ważne. Abyśmy myśleli i decydowali i wykonywali. I to jest bardzo poważne. I bardzo poważne nie w chwili decyzji, ale później, w przyszłości. Przyszłość jest bardzo ważna, bo jest straszne, abyś powiedział i jak dotrzesz do sytuacji, powiesz, o, popełniłem błąd. Nie powinienem tego uczynić. Zobacz, abym nie uczynił tego. I widziałem, i mówili mi o tym. Ale ja podjąłem tą decyzję. O, co ja zrobiłem? Ale nie poprawiają się te rzeczy. I dlatego bardzo dobrze Johanan, władca tej resztki, nic nieznaczącej resztki ludu Izraela, idzie do Jeremiasza, do człowieka Bożego, znając, jaki ma związek z Bogiem. Wiedzą wszyscy bardzo dobrze, że Jeremiasz jest troską Boga i Bóg rozmawia z Jeremiaszem. I idą uniżeni, ale jednak widząc, że to był tylko wygląd uniżenia, nieprawdziwie uniżeni i mówią mu, prosimy Cię, uczyń błaganie wobec Boga, aby powiedział nam, bo widzisz, że została nas bardzo mała resztka, że błędne decyzje doprowadziły nas do zera i wierzymy, że Bóg pokaże Ci po pierwsze drogę, którą powinniśmy iść i po drugie rzecz, którą powinniśmy uczynić. Są dwa pytania, które nie były tylko do Johanana, ale do nas wszystkich. Jaką drogę powinniśmy iść i jaką rzecz powinniśmy uczynić? I z uniżeniem poszli do Jeremiasza i powiedzieli, powiedz nam, prosimy Cię. I Jeremiasz powiedział, że pójdę pomodlić się jako człowiek mądry, człowiek Boży wierny. Nie powiedział im, że ja powiem wam moje poznanie, moje zdanie, bo wie bardzo dobrze, że jego zdanie ludzkie jest oddalone od zdania Bożego jak ziemia od nieba. I decyzje ludzkie
są oddalone? Tak, od decyzji Boga, jak niebo od ziemi. Bo jest napisane i słowo nie może się zaprzeć, że moje myśli nie są waszymi myślami. I moje drogi nie są waszymi drogami. I moje decyzje nie są waszymi decyzjami. Bo wy macie ograniczone poznanie i decyzje wasze są podejmowane poprzez jedne serce, które jest ludzkie i które jest podstępne i zepsute, i poprzez jednego ducha, który wiem, że jest bardzo pyszne, twarde, pyszny, twardy. I w taki sposób Johanan podejmuje decyzję i mówi do Jeremiasza: pomódl się i powiedz nam, którą drogą powinniśmy iść i która to rzecz powinniśmy uczynić. I Jeremiasz poszedł, bo modlił się, i Bóg mu odpowiada, ale odpowiada mu więcej od tego, co się zapytali. Mówi mu: powiem ci i powiesz im, ale wiedz, że to, co im powiesz, nie będą słyszeć, nie będą posłuszni temu. Z zapytaniem Jeremiasz słucha. Powiedział, bo mówił, że powiedzieli mi, że co nam powiesz, zrobimy. Ale Bóg powiedział, że powiedzieli słowami, ale ich serce nie może się podporządkować pod moimi słowami. Rzeczywiście Jeremiasz poszedł i mówi, że powiedział mi Bóg, pokazał mi Bóg, objawił mi Bóg, że nie powinniście iść, odejść teraz stąd, bo wyśle Bóg wam błaganie i Nabukadneszar zlituje się nad wami i okrąży was i zachowa was, i Bóg was pobłogosławi. Ale zważcie, bo Bóg powiedział, że wy macie w swoich sercach, że chcecie odejść i chcecie pójść do Egiptu. Bo tam prowadzi was serce, że jest bezpieczeństwo. Ale wiedzcie, że bezpieczeństwo jest tylko koło Boga. Bezpieczeństwo jest tylko w Słowie Bożym. Dla was, dla waszych rodzin, i dla resztki ludu. Odpowiedź. Odpowiedź władców, których Bóg nazywa, że są pyszni i oporni. Kłamiesz, Jeremiaszu! Wiele razy kłamał. Kłamiesz, Jeremiaszu! Nie powiedział ci Bóg, abyśmy szli. Ale Baruch, twój współpracownik, podburza cię, bo on chce nas zniszczyć. Nie do wiary. Wiecie, jak to pisze, kochani bracia i siostry, Słowo Boże, i chcę, abyśmy to zobaczyli. List do Hebrajczyków, 3:7. To jest 3:7, list do Hebrajczyków. Jak odpowiada człowiek na obietnice Boże? I poprawniej, dlaczego odpowiada w taki sposób? I mówi, 7, dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. W dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat, dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce, nie poznali też oni dróg moich, tak iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpoczenia mego. I pisze w 12, baczcie bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie podpadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszone
niezruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Zważajcie więc, bracia, mówi nam apostoł Paweł, mówi nam Ewangelia Chrystusowa, że może was oszukać grzech, który mieszka w was i stworzy was podstępne myśli i doprowadzi was, abyście odstąpili od żywego Boga. Czyli to, co powinniśmy zważać, jest, aby w naszym życiu co jest, co mieszka. Jak mieszka dobroć, wtedy Duch Święty poprowadzi serce, nasze myśli, nasze i nasze życie do Boga, do Słowa Bożego, do dobrego. Jak jednak w naszym życiu mieszka grzech, wtedy grzech oszuka, grzech oszuka nasze serce. Będzie oszukane nasze serce i człowiek będzie podejmował złe decyzje, bo serce jego będzie oszukane. I abyśmy to zrozumieli jeszcze lepiej, kochani bracia i siostry, pójdźmy jak chcecie. Do listu świętego Pawła do Rzymian i przeczytamy. Przeczytamy 16 werset, 7 rozdział. 7 rozdział, 16 werset. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry, ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie to, co jest w ciele moim, dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Ale bowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, które nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. I czytam z 24 wersetu. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Czyli tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Stwierdza więc apostoł Paweł, że w ciele jego jest możliwe, że mieszka grzech. I grzech jaki jest? Pragnienie, pożądliwości. Pożądliwości innych rzeczy. Pożądliwość duszy, grzech duszy. Pożądliwość ciała. Grzech ciała. Pożądliwość ducha, bo jest trzyosobowy człowiek. Ciało, duch i dusza. Jest pycha życia. Czyli jak przyjdzie i zamieszka grzech w ciele, wtedy człowiek rządzony jest, prowadzony jest nie poprzez Duch Święty, który przyjął, jak go na nowo narodził Bóg, do nadziei żywej, ani jak Duch Święty zamieszkał w nim w mocy, jak Chrystus go ochrzcił Duchem Świętym. Ale jak grzech zamieszka w nim, wtedy on jest ten, który daje mu prowadzenie, myśli, czyli zapewnia rzeczy poza Słowem Bożym i wolą Boga. I pytam się, jaka jest więc grzech tej resztki małej ludu, który zamieszkał w nim i poprowadził ich, aby podjęli złe i na koniec katastroficzne decyzje. I czytamy, kochani bracia, Księga Jeremiasza, 44 rozdział, 15 werset. I zobaczymy coś, co jest bardzo poważnego. Zobaczymy przyczynę tych rzeczy, bo kochani bracia i siostry, to, co ma znaczenie w życiu naszym, nie jest
dlaczego podejmujemy złe decyzje, błędne decyzje, albo dlaczego podejmujemy poprawne decyzje. To, co ma znaczenie, jest do czego nas prowadzi, abyśmy podjęli błędne decyzje i co nas poprowadzi, abyśmy podjęli i abyśmy podejmowali zawsze błogosławione, święte, poprawne decyzje. I to, co nam mówi apostoł Paweł, jest co mieszka w tobie. Co pozwoliłeś, aby mieszkało w tobie? W środku. I czytamy 15 werset, 44 rozdział, tak jak powiedzieliśmy, w księdze Jeremiasza. I odpowiedzieli Jeremiaszowi wszyscy mężowie, którzy wiedzieli, że ich żony paliły kadzidła cudzym bogom, i wszystkie kobiety, które tam stały w wielkiej gromadzie i cały lud zamieszkały w ziemi egipskiej w Patros, tymi słowy. W sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy Ciebie słuchali. Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta, w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego. Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza głodu. A jeżeli spalamy kadzidło królowej niebios i wylewamy dla niej ofiary z płynów, to czy czynimy to bez zgody naszych mężów, że wypiekamy dla niej ciasta z kształtu do niej podobne i wylewamy dla niej ofiary z płynów? I teraz tutaj problem. Przyczyna złych decyzji. I to nie jest nic innego jak tylko bawochwalstwo. I tak jak przyczyna złych decyzji jest też pycha i też czym jest bawochwalstwo. Jak wejdzie do serca człowieczego, myśli. I posłuchajcie, co pomyśleli. Jak byliśmy w Judzie, jak przed przyjściem Nabukadneszera, uwielbialiśmy królową niebios, Boga Egiptu. I jedliśmy i piliśmy, wszystko byliśmy pod obfitością i nie zrozumieliśmy nigdy, że te wszystkie zło, które przyszło dlatego, bo uwielbiali kłamliwych bogów, królowe, bożyska, które poprowadziło ich do tego, aby doprowadził Bóg do takiego, przypomnieli więc, że jak przypomnieli sobie, że jak ofiarowali królowej niebios, jedli. Ale jak wszedł Nabukadneszar i przestali, wtedy nie jedli. I ten grzech, który nazywa się bawochwalstwo, albo ten grzech innym razem, który nazywa się pycha, albo ten grzech innym razem nazywa się oszustwo, albo ten grzech, który innym nazywa się kłamstwo, oszustwo, i jakikolwiek grzech, jakiejkolwiek grzechu przekonuje, oszukując serce ludzkie, pożądliwości człowieka i ducha człowieka, aby oddalili się od prawdziwego Boga. I aby przyszli do problemów, które prowadzą też do zguby duszy. I Bóg z tymi ludźmi nie może nic zrobić. Nic nie może zrobić. Muszą zburzyć te serce, które co jest zbudowane poprzez niewiarę i poprzez oszustwo. Jest w niemocy Bóg. Jeremiasz poszedł z nimi do Egiptu, kontynuował i uczył ich, że być może powrócą znowuż. Że być może uda się Bogu i przekona ich. Ale jak się to nie stało, przyszedł Nabukadneszar. I jak przyszedł Nabukadneszar i zobaczyli to zło, jest mówione, że
Izraelici też zabili Jeremiasza, bo zatwardziło się ich serce, jak słuchali Słowo Boże. Czyli więc, kochani bracia i siostry, co do nas teraz? Jak słuchamy Słowo Boże? Jak czytamy Ewangelię Chrystusową? Serce nasze być może ma niewiarę i oszustwo i podstęp. Może przekonowuje się poprzez wytłumaczenie ludzkie. Dzisiaj jest czas przychylny. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj, jak usłyszysz głos Boży, nie zatwardzaj serc waszych, ale żałuj, upamiętaj się. Upamiętaj się. Upamiętajmy się i upamiętajmy się wszyscy. Wezwijmy oblicze Boże. Moc zmartwychwstania Jego, bo On może krwią Chrystusową oczyścić nasze serce z każdego brudu i może oczyścić nasze sumienie z każdego brudu i może nam dać ducha i myśli Chrystusowe. Jest więc całkowita potrzeba w jakimkolwiek problemach naszych życiowych. Nie, abyśmy pomyśleli, co mamy zrobić, ale po pierwsze, pomyślmy, jak oczyścimy nasze serce, żałując i upamiętając się i powracając do Boga, aby decyzje nasze przechodziły przez czyste serce, wyczyszczone poprzez krew Chrystusową, poprzez uświęcenie sumienie, poprzez uświęcone sumienie, poprzez krew Chrystusową i poprzez ducha uniżonego człowieka, ale i poprzez serce skruszonego człowieka, ale i poprzez człowieka, który drży przed Słowem Bożym, aby interesował się Słowem Bożym. I wtedy, tylko wtedy, z całkowitym bezpieczeństwem i pewnością, to, co pomyślimy, możemy powiedzieć: Bóg włożył do serca naszego i uczyniliśmy dobrą rzecz, aby chwała była zawsze dawana i tylko, aby była dawana Ojcu Bogu poprzez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Ojcu Bogu, który robi wszystko, we wszystkim. Jezusowi Chrystusowi, poprzez którego jesteśmy oczyszczani, uświęcani i możemy się przybliżyć do Boga, bo nikt nie może przybliżyć się do Ojca, jak mówi Chrystus, jak tylko przeze mnie. Ale i chwałę Pocieszycielowi, Duchowi Świętemu, który ożywia nasze śmiertelne ciała, nasze zepsute serce i pysznego naszego ducha. To jest droga bezpieczna. To jest droga dobrych decyzji. To jest droga błogosławieństwa. To jest droga wiecznego życia. Dzisiaj więc wszyscy, jak słyszymy głos Boży, zważmy, abyśmy nie zostawili naszego serca, aby zatwardziło się i aby oszukało je grzech, który być może mieszka w nas, ale naprzód idźmy i wyrzućmy grzech. I powtarzam, czym jest nasz grzech? Pożądliwości nasze, nasze poznanie, nasze zdania, nasze myśli, nasze decyzje, nasze ludzkie wychowywanie, istnienie w tym świecie. Jest krew Chrystusowa, która oczyszcza nas ze wszystkich grzechów. Jest Pocieszyciel, Duch Święty, prawdy, który może poprowadzić i pokierować nasze życie z błogosławieństwa do błogosławieństwa i do chwały ze chwały. Nie my, nie istniemy my, nie powinniśmy istnieć my. Nic nieznaczący, mali, zerowi, żaden człowiek nie jest warty słowa, tylko Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Amen.